Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 15 do 21 lipca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, moi drodzy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, wieża. Wtorek, 9 buław. Środa, rydwan. Czwartek, 2 kielichy. Piątek, 10 denarów. Sobota, królowa buław. I niedziela, piątka mieczy. W tle mamy 8 mieczy. Jakiś konflikt słowny z otoczeniem, moi kochani. Albo się zamykacie na kogoś, albo ktoś się na Was zamknął. Nie wiecie, co myśleć, nie wiecie, co słychać u tej osoby. Może ktoś nie odbiera telefonu, nie chce z Wami rozmawiać. A może Wy unikacie jakiegoś spotkania, boicie się też podjąć jakąś decyzję. Gdzieś utknęłyście w pułapce swoich własnych przemyśleń. Tyle się dzieje dookoła Was, a Wy tego nie zauważacie na własne życzenie. Może czas tutaj przełamać jakieś swoje blokady wewnętrzne, mentalne, bariery, ograniczenia, które powstają w Waszej głowie, moi kochani. Wy, podsycając ten strach, bardziej zamykacie się w tym swoim świecie wyobrażeń, że tak powiem. No dobrze, poniedziałek, wieża, trudny dzień, coś nagle się wydarzyło i karta maga, ale udało Wam się to opanować, może jakaś awaria, może jakaś usterka, może coś się zepsuło. Dobrze, moi kochani, problemy w domu, problemy z pracą, niektóre lwy zamknęły firmę, ewentualnie mogły tutaj zrezygnować z pracy, ale to jest takie jakby płynne przejście, czyli kończę jakąś współpracę i zaraz mam pomysł na to, żeby zatrudnić się w nowej firmie, ewentualnie otworzyć swoją własną działalność. Jeżeli macie firmę, nie rezygnujecie, nie zamykacie, tutaj być może jakieś były awarie, właśnie usterki, problem z prądem, może gdzieś były jakieś wyładowania atmosferyczne, burza, nawałnica i coś zostało uszkodzone. Natomiast sytuacja już jest opanowana. Niespodziewanie pojawi się ciekawa oferta pracy dla osób, które tej pracy szukają. Poszukują na to stanowisko utalentowanej, chętnej do nauki osoby, więc tutaj nie jest wymagane doświadczenie. Firma gwarantuje przeszkolenie, tak? Zaznajomienie się tutaj ze wszystkimi jakimiś potrzebnymi informacjami, całym tym doświadczeniem potrzebnym w tej akurat pracy. Będziecie się tutaj zastanawiać nad tym. Uważajcie na manipulacje, uważajcie, żeby mieć wszystkie sprawy pod kontrolą, nie ulec presji, trzymać się swoich zasad, bo tutaj ktoś może Was postawić w jakiejś niezręcznej sytuacji. Musicie bardzo szybko zareagować, żeby wyjść z tej sytuacji cało, tak? Żeby nie stracić finansowo, żeby nie stracić możliwości zawarcia jakiegoś kontraktu, dotrzymania jakiegoś terminu bądź jakiejś innej sprawy, która jest dla Was pilna, bardzo ważna. Może przyjść też wiadomość, na którą od dłuższego czasu czekacie. We wtorek dziewiątka buław i czwórka mieczy. Być może dzień wolny od pracy, być może wyjeżdżacie na urlop, może jesteście na zwolnieniu lekarskim. Spotkanie z ciężarną kobietą, która jest na zwolnieniu.
Będziecie w tym dniu bardzo ostrożni, będziecie mieli czas na to, żeby się zastanowić, przemyśleć, jak poradzić sobie w jakiejś trudnej sytuacji. Lwy, które mają problemy z nogami, problemy z krążeniem, problemy z kręgosłupem, jakieś tutaj są dolegliwości reumatyczne, jakieś takie nerwobóle. Dobry dzień na wizytę u lekarza. Niektóre lwy być może muszą położyć się do szpitala na jakiś zabieg tutaj, tak, przeprowadzony drobny, chirurgiczny. Starajcie się w tym dniu nie podejmować decyzji, zwłaszcza finansowych. To nie jest dobry czas, żeby brać kredyt, ewentualnie zapożyczać się u jakiegoś innego źródła. Co ogólnie w związkach? Te lwy, które są w relacji takiej burzliwej, tak? Mamy kartę wieży, więc jest to dynamiczny, nieprzewidywalny związek. Znowuż Twój partner bądź partnerka czymś Cię zaskoczy, umie na Ciebie, ma na Ciebie wpływ, umie Cię oczarować, umie Cię przeprosić, umie znowuż zdobyć swoje serce, więc tutaj może być jakaś niespodzianka. Te lwy, które zakończyły niedawno romans bądź jakiś taki związek, no, niezobowiązujący, teraz jakby leczą rany, trzymają się na dystans, są asertywne, wyznaczają granice. I to dotyczy związków na odległość. Natomiast w stałych relacjach małżeńskich, no jak był jakiś kryzys, tutaj pogodzicie się, ale w środę widzę, że wyjeżdżacie gdzieś całą rodziną, więc myślę, że będzie to dobry czas, żeby się zbliżyć do siebie, porozmawiać, zostawić te wszystkie sprawy, zmartwienia, stresy w mieście, w którym mieszkacie i po prostu wyjechać sobie, zmienić otoczenie i tam naprawić to, co się ostatnio popsuło. Zwłaszcza jak się nie odzywaliście, mieliście tak zwane ciche dni. W środę przyjazd jakiegoś mężczyzny spod znaku raka, ale niekoniecznie. Może być to też dzień, gdzie lew większość czasu spędzi w aucie, w środkach komunikacji miejskiej, gdzieś musicie dojechać. Być może też jakieś sprawy związane z autem, trzeba opłacić ubezpieczenie, zrobić przegląd, ewentualnie oddać do warsztatu auto, żeby usunęli jakąś usterkę. Te lwy, które chcą kupić bądź sprzedać auto, będą miały jakieś dwie ciekawe oferty bądź propozycje. Myślę, że do piątku sfinalizujecie transakcję. Dzień minie Wam bardzo szybko. Trzymajcie rękę na pulsie. Osobiście dopilnujcie wszystkich spraw, które macie do pozałatwiania. Stawcie się tam, gdzie macie się stawić. Dowieźcie pisma do urzędu bądź udajcie się na jakieś spotkanie. Uda Wam się tutaj pozytywnie pozałatwiać sprawy, tak? Więc musicie osobiście tutaj wyznaczyć sobie ten kurs i trzymać się go, żeby wiedzieć, że sprawy są załatwione, że nie musi Was nikt wyręczać i później musicie się martwić, czy wszystko jest ok, czy nie będzie jakichś problemów, nie trzeba będzie wracać do sprawy, prawda? Te lwy, które są w związku na odległość, między Wami ostatnio jest różnie, to znaczy wzloty, upadki, odejścia i powroty, znowuż ta osoba Cię odwiedzi. Darzysz tą osobę uczuciem, jest jakaś dziwna magia, dziwna chemia między Wami. Nie możecie żyć bez siebie i tutaj być może dojdzie do spotkania. Samotne lwy mają szansę na urlopie, na jakimś wyjeździe poznać miłość swojego życia. Ewentualnie gdzieś w metrze, gdzieś właśnie w środkach komunikacji miejskiej, może codziennie widzicie się w drodze do pracy i tutaj zapoznanie, rozmowa, randka. Ktoś tutaj wyjdzie z inicjatywą. Czwartek właśnie te dwa kielichy, więc bardzo dobry dzień na spotkania, ugody, rozmowy, porozumienia, wyznania uczuć, dobra współpraca, podjęcie decyzji, miłe spotkanie z kobietą spod znaku raka, skorpiona bądź rybki, może być to przyjaciółka, mama, siostra, na pewno razem fajnie spędzicie sobie ten czas. No te lwy, które wyjechały na urlop gdzieś nad wodę, na pewno bardzo miło spędzają czas w towarzystwie bliskich, ukochanych osób. Bardzo dobry dzień na współpracę, bardzo dobry dzień na konsultacje, bardzo dobry dzień na wyznawanie uczuć, na decyzje, plany odnośnie dalszej wspólnej przyszłości w związkach, ogłaszanie zaręczyn, ale też planowanie ślubu. Bardzo pozytywny dzień, świetne relacje z ludźmi, otoczenie Was wspiera, będziecie mieli świetny nastrój i ogólnie
Żadna sprawa nie sprawi Wam problemu. Myślę, że tutaj spotkacie się z życzliwością. Ludzie będą Wam szli na rękę, jak to się mówi. Udane też transakcje, więc jeżeli chcecie coś kupić bądź sprzedać, będziecie zadowoleni z zakupu. Piątek bardzo rodzinnie spędzony z członkami bliskiej rodziny, z osobami z Wami spokrewnionymi, więc mogą Was odwiedzić rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Być może jest ku temu jakaś okoliczność. Sprawy finansowe związane z domem, z mieszkaniem, więc tutaj coś będziecie finalizować. Może kupujecie, może sprzedajecie, może po prostu trzeba zrobić opłaty. Te lwy, które starają się o kredyt hipoteczny, ten kredyt dostaniecie. No jeżeli chodzi o pracę, tutaj lwy, które miały pracę, mogą dostać podwyżkę bądź jakieś dodatki dla rodziny, dla domu. Mogą być też jakieś dodatki, jakieś świadczenia, na przykład do prądu, nie wiem, do czynszu mieszkaniowego. Więc te lwy, które mają trudną sytuację, tutaj będzie przyznanie jakieś świadczenie. Natomiast karta mówi o podwyżce dla lwów, które mają pracę. Dobry pomysł na biznes związany z Waszą pasją i tutaj chałupnictwo bądź biznes rodzinny, praca wykonywana w domu. Więc tutaj te lwy, z którymi rezonuje to, co mówię, będą wiedziały, co chcą w domu robić bądź wykonywać jakąś pracę u ludzi w domu, tak? Nie wiem, sprzątanie, pranie dywanów, pranie tapicerki bądź jakieś inne usługi, które chodzą Wam po głowie. Bardzo spokojny dzień, bardzo taki konkretny, popołudnie spędzone w domu, z rodziną, na wspomnieniach, na pogaduchach, na być może w dalszych planach. Tutaj niektóre lwy planują właśnie wspólne zamieszkanie bądź małżeństwo i być może będziecie chcieli pochwalić się tym przed swoją rodziną, przedstawić partnera bądź partnerkę swoim rodzicom, bądź odwrotnie, Wy będziecie w gości u rodziny swojego wybranka. Te lwy, które się pogodziły, są na wakacyjnym wyjeździe, tutaj całą rodziną cieszycie się tym wyjazdem, spędzacie aktywnie czas na różnych atrakcjach, zwiedzaniu i umilaniu sobie wypoczynku. W sobotę mamy Królową Buław, spotkanie z kobietą spod znaku barana, lwa bądź strzelca. Elegancka, atrakcyjna, pewna siebie kobieta, bardzo seksowna, piękna, pracowita, dojrzała i pewna siebie. Te cechy mogą Wam, kochane lwy, tutaj być przypisane, więc niektóre lwy wystroją się na jakąś randkę, będą zawsze elegancko, pięknie wyglądać. Być może wizyta u kosmetyczki, u fryzjera, rzęski, paznokcie, usta, inne zabiegi pielęgnacyjne. Lew jest dumny, lew jest atrakcyjny, zawsze lubi być w centrum uwagi, lubi być podziwiany, więc Wam nie przeszkadza, że ludzie zwracają na Was uwagę. Jesteście takie barwne ptaki, zauważane w szarym tłumie. Od razu można spojrzeć, że proszę bardzo, idzie lew bądź lwica, bo macie takie pewne cechy, które wyróżniają Was z tłumu. I to Wam bardzo pasuje i będziecie w taki sposób chciały się pokazać w sobotę. Może jakieś wyjście, może randka, może spotkanie z ukochaną osobą spod znaku barana, lwa bądź strzelca, a może po prostu aktywnie będziecie brały udział tutaj w jakichś ćwiczeniach, zawodach, będziecie realizowały swoje pasje na jakimś spotkaniu hobbystycznym, dzień spędzony na świeżym powietrzu, jakieś rowery, rolki, jazda konna, ewentualnie wycieczka górska. No na pewno pomysłów Wam nie zabraknie, nie będziecie siedzieć w domu, tylko dość aktywnie spędzicie ten czas. Jeżeli nigdzie nie wyjechałyście, randka, po randce dobra kolacja, a później być może tańce i zabawa do białego rana. W niedzielę mamy piątkę mieczy i dziewiątkę buław. Będziecie troszeczkę zmęczone, poddenerwowane i niewyspane. Możecie być bardzo podatne na kłótnie. Jeżeli jesteście na urlopie, popsuje się pogoda. Od rana będzie pochmurnie, będzie padał deszcz, ale po południu już wyjdzie słońce i będzie można sobie wyjść na spacer. Jeżeli coś Was irytuje w niedzielę, bo się na przykład nie wyspałyście, bo faktycznie do białego rana były jakieś tańce, bądź może być tak, że na przykład jesteście na kempingu, bądź w jakimś ośrodku, gdzie obok jest jakiś klub, jakaś dyskoteka i
do późnych godzin wieczornych głośno grała muzyka, no to tutaj po prostu no, musicie wybaczyć, kochane lwy. Są wakacje. Takie atrakcje są w każdym kurorcie i w każdej miejscowości turystycznej. No po prostu dobra kawa, dobry plan na niedzielę i tutaj na pewno lew poprawi swoje samopoczucie, ale w kościach i w mięśniach oraz w głowie będziecie odczuwały atrakcje poprzedniego wieczoru. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na kręgosłup bądź nagłe jakieś wypadki, żeby się gdzieś nie przewrócić, no, nie złamać sobie czegoś, nie skręcić, bądź nagle może być jakiś silny ból gardła, ból krtani, jesteście gdzieś nad morzem, więc uważajcie, żeby gdzieś Wam tam ucha nie zawiało, nie zatkało od kąpieli, prawda? No i moi kochani, właśnie te problemy neurologiczne, nerwobóle, które mogą być bardzo dokuczliwe i niezręczne, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam długo za kółkiem siedzicie, jesteście gdzieś w podróży i ciężko Wam zmienić pozycję ciała, prawda? Więc tutaj często zatrzymujcie się, odpoczywajcie. No i myślcie pozytywnie, naprawdę. Wyjdźcie tutaj z tej klateczki, którą same sobie żeście utworzyły. Musicie spojrzeć na pewne sprawy z bliska, nie odgradzając się od nich. Tak? No dobrze. Moi drodzy, to tyle. Ja Wam życzę cudownego tygodnia. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie jeszcze film z Waszym znakiem ascendentalnym. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.